Ołtarz w kościele maryjackim to dzieło Vita Stwosza. Mieszczanie zbierali fundusze przez 35 lat. Pracownia Vita Stwosza znajdowała się przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. W czasie II wojny światowej ołtarz został wywieziony przez Niemców do Norymbergi i ukryty w piwnicach zamku. W 1957 roku ołtarz Vita Stwosza powrócił do kościoła maryjackiego w Krakowie.